Hej, hej, hej! Siema wszystkim, tu Kamruz! Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Hearthstone. I myślę, że jeszcze raz sobie zagramy naszym deckiem na piratach, ponieważ jest zabawny, ponieważ mam ochotę nim po prostu zagrać i to jest właściwie główny powód. 10 ranga. Coraz lepiej. Chcę wbić 5 rangę tylko dlatego, żeby dostać tą najlepszą skrzynkę. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pomiędzy 5 rangą a legendą jest taka różnica, że zamiast 10 proszków dostajemy jednego złotego komona, ale to tak naprawdę dużo nie zmienia, więc nie chce mi się tracić czasu na legendę. To jakby ktoś się pytał, czemu nie wbijam legendy, to będzie odpowiedź. Wbijam 5 rangę tylko dlatego, żeby mieć właśnie tą nagrodę ze skrzyneczki najwyższego tieru. Na legendę mam wyjebane, bo jestem arenowym graczem, lubimy grać areny, lubimy sobie pograć jakimiś śmiesznymi dekami, jeżeli gramy już na czymś innym niż areny. I tyle, po prostu. Backstab sobie zostawię, to jest dobra karta na start, te dwie wywale. One nie są dobre na start. I zostaniemy? SI7, okej. Okay. Bardzo silne combo z backstabem. Drugą turę mamy gotową. Okej, okay, czyli druga tura Dagger Mastery. Bo nie mamy co innego do zagrania, niczego innego do zagrania. Okej. Okay. Teraz ja nie chcę to rozegrać, mógłbym rzucić ją, tą kartę i zagrać jego za jeden many. Użyć backstabu. Dobra, na razie się wstrzymamy, nic nie robimy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Może mogę zrobić dużo kombinacji. Mogę zagrać backstab, zniszczyć go z broni, mogę zagrać backstab, zniszczyć SI7 agentem. Wtedy w następnej turze mógłbym użyć monetki i Deadly Poison i jego. To nie jest taki zły wybór. Niech więc tak będzie. Ale pozwolę w sumie ekwipować. Dobra. Zróbmy więc tak. Okej. Okay. To daje się sensowniejszym wyborem. Proszę, nie ma żadnego Frostbolta. Fight Cannon, okej. Okay. Spoko, dalej mam zagrywkę. To jest bardzo ciekawe. Ponieważ zrobimy tak i od razu osłonimy ją. Mamy 5 na 3 miniona za 2 many, co jest chore. Świetna synergia, świetna, bardzo mi się podoba. Bloodsail Riderka. I mam dodatkowo ochronę. A w następnej turze możemy zagrać albo kapitana i zniszczyć coś, co ma 3 życia. Na przykład ją. Albo mógłbym Greenskina zagrać. I wciąż ją zniszczyć. I mieć broń kolejną. Co to jest? Frostbolt? Flame Cannon? Flame Cannon, proszę tarczownika, dziękuję bardzo. Dobra. Mirror Entity. No to już jest problem. Zrobię coś takiego. I tyle? No, nie będę mieć na samym turze jak reekwipować broni. I rzucimy kapitana Greenskina, żeby mieć 4 na 2. Zróbmy coś takiego. Kolejny Arcane Intellect. O mój Boże, to jest wredne. No dobra, nie masz nic do zagrania, proszę. Spieprzaj, dziadu. Won. Koniec. End. Null. Dziękuję. Rzucimy najpierw jego. Zabijmy ciebie. Jazda. Ten przyjemniaczek daje +1/+1 naszym kreaturom. To jest bardzo przyjemne. Szkoda, że nie daje sobie. W sumie to byłoby ciekawe, jakby dawał sobie. A teraz podejdzie coś przeciwnikowi, co nas zabije. Nie wiem, Deathwing, użyj go w następnej turze. Harvest Golem, okej. Okay. Water Elemental, jego na pewno sapniemy. I pójdziemy raczej wszystkim w twarz. To jest bardzo interesujące.
Idziemy wszystkim. I w twarz. Stało mu dwa życia. Ciężko będzie teraz przeżyć. Jo-ho-ho. Ma golem, ale nie zabije nam to absolutnie żadnego miniona. Może użyć Flamestrike. Ale wtedy i tak nie zabije nam wszystkiego, więc Flamestrike nie jest wyjściem. Mind Control Tech, okej. Okay. Teraz Flamestrike. Okej. Okay. W takim razie... Mind Control Tech był ciekawym podejściem. No ale to już zostało mu jedno życie. Psst, you wanna deal? Zostało mu jedno życie. Raczej anti-killbota nie ma w tym deku. To by byłoby co najmniej dziwne. Może mieć, nie mówię, że nie. Ale wątpię. Musiałby użyć Frostboltu. Pytanie, czy ma. Chyba nie! Dobra. Jej, pokonaliśmy tempo Mage'a. Fuck yeah, dek na piratach. Lecimy dalej. Po tym odcinku chyba będzie trzeba zmienić Stroll and Fun na Constructed. Niby stworzyłem ten deck pod fun, ale ten deck działa. Więc w sumie czy to powinno się zaliczać do tego typu serii? Bardziej pod Constructed, nie uważacie? Ale to od następnego odcinka. Planuję w następnych odcinkach pograć jeszcze troszkę Aren, Erendizasa może zrobić, pogramy sobie Erendizasem. Chociaż nie mam proszku, żeby go ulepszyć. Tyle nowych kart, a tutaj dużo. Do wydania, a mało do wykorzystania, bo się nie ma. Skandal, to jest skandal, goddammit. Dobra, wypieprzymy te dwie karty. Backstop zostaje, bo to oczywiście opłacalna karta. Szczególnie jeżeli zagra jakieś chore combo typu, nie wiem... Imp w pierwszej turze? Co, Imp w pierwszej turze? Flame Imp? Może to być Handlock. Wiesz, to by mi się przydało? Deadly Poison. Ta karta by mi się bardzo przydała. To jest Handlock. Zdecydowanie przydałoby się Deadly Poison. Oj, zdecydowanie. Interesujące. Ona sami tu, że jeszcze nic nie zagra. Wyrzucę to. Żeby wykorzystać te 2 damage. Planuję sobie tu, że wstawić Tinker Olejek. Dark Bomba. Okej. Okay. Więc jednak tego nie zrobimy. Nie mamy. Gdybyśmy mieli czym, cokolwiek do backstabu, to by było spoko. Wolna tura strasznie. No to jest Handlock. W trzeciej turze nic nie wystawię. Co, Drake'a rzuci? Niby zadałem mu dużo obrażeń, jeżeli wystawi cokolwiek. Rzucił Drake'a. Z broni nie zabiję mu tego Drake'a. Wciąż jednak mam zamiar zrobić to. Ale zagram tego przyjemniaczka. I atakujemy w twarz. Czuję wysoką potrzebę ataku w twarz, biorąc pod uwagę, że to jest Handlock. Okej, okay, może się tak wymienić, spoko. Ale ile my możemy zadać mu obrażeń w następnej turze? 4, 6, 8, 12. Zostanie mu 6 życia. Zakładając, że on nam przeżyje. Mógłby on użyć Hellfire'u, co prawda, i pozbyć się wszystkiego. Teraz by się przydał tap. Sam, znaczy się. Monetka. Mhm. Okej. Okay.
Here we go. Nie wiem, czy to było dobre zagranie, ale zróbmy coś takiego. Okej, low tap, czyli oberwę za dużo. I nic konkretnie nie zrobię. O, to jest tak dobre do komba. To jest tak dobre do komba, moi drodzy. Dobra. Zostawiamy tak, jak jest. Tylko brakuje nam jednego punktu więcej, żeby zabić low teba i to jest problem. Zaraz pewnie pójdą lecą jakieś giganty. Między innymi. A tak wygląda sytuacja. Jesteśmy martwi, nie? Gdybym miał jedną manę... Ach... Taki atak mi wiele nie da. O, ja nie mam many na to, dobra, nieważne. Dupa! Nie miałem zbytnio co zrobić. Mieliśmy zbyt wolne early game przeciwko Warlockowi. Niestety. Nie podeszło. Po prostu nie podeszło. Co sobie early game mieliśmy. Tyle. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, kolejny przeciwnik. No, nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem. Tej walki się nie udało wygrać. Poprzednia była wciąż śmieszna. Brakowało nam na pewno Deadly Poison w pierwszych turach. Ewentualnie sapu. Wtedy sytuacja by wyglądała dużo lepiej, no ale... Życie. Raz podejdzie, raz nie podejdzie, moi drodzy. O, Magni. Zawsze się boję grać przeciwko Warriorom, przez ten dopak życia. Orkazmodan. Nie, zostawić ship cannon. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale zostawię. Jeszcze nie wiem dokładnie, jakie muligany robić w tym deku. Jeszcze nie jestem tak zaznajomiony z tym deckiem, żeby wiedzieć, jak się bardzo opłaca. Ale lubię zostawiać ship cannon w drugiej turze. Czy chce? Nie uważam, że 2-1 w pierwszej turze było aż tak dobre. Zwłaszcza, że on może zużyć Taskmastera. Okej. Możemy się ewentualnie pobawić następnym razem backstab i Sotsi combo? Znaczy backstab... O! To nie jest pirat, więc nie rzucimy Shady Dealera. Ale... Ale jest chyba git. Czy chcę zostawić tą broń? Tak, zostawmy. Gdybym miał jakiś armor jeszcze, to bym zaatakował, żeby zredukować na armor, ale... Death Bite zapewne. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy jestem naprawdę mocno pójść w obrażenie. On teraz w kogokolwiek nie walnie... Będzie mieć damage. O, dobra, zróbmy coś takiego. To może być ciekawe. Bo wtedy on mi prawdopodobnie przeżyje, on go zabije. A Detraflu był pierwszy przed wystawieniem. Czy... Detraflu powinien się odpalić przed zabiciem kapitana? Przed zniknięciem tego efektu i wtedy mi Deckhand przeżyje? Coś takiego? Nie wiem, czy to dokładnie tak działa, ale... Użyję tego, żeby zaatakować go w ryj. W takim przypadku następnie dużo Shady Dealer i zaatakowanie oraz reload powinien być ok. Ok, w przypadku Basha już nie jest tak dobrze. Czyli to jest deck kontrolny.
Ła. Żeby oberwał? Dobra, zróbmy to. Zawsze to 5 obrażeń na ryj, nie? Niby. Okej, 4 obrażenia. Nie jest dobrze. Jakbym miał coś za 2 many jakiegoś stwora. Stwora za 2 many powiedziałem, to było zajebiście. Nie jest to stwór za 2 many. Evisty Raid jednak czuje, że się przyda przeciwko Belcherom. Z drugiej strony kusiło mnie, żeby użyć Evisty Raidu, żeby zbić mu ten armor, ponieważ Shield Slam, ale... Ale i tak bym miał jak naładować sobie do 3 punktów. Welcome to the Grand Tournament Champion. Okej. Mam możliwość zrobienia Mega Burstu. Chwila, 3. 6. 10. I wystawienie tego. To jest strasznie ryzykowne. Z drugiej strony mógłbym tak. Ja pierdolę. I co, zrobię tak. Tak zagramy. Zrobimy to w ten sposób. Nie chcę go zranić, żeby nie był podatny na execute. Nie mamy dużych kart w deku. To jest nasza jedyna, właściwie większa karta. Doktor Boom. Okej, czyli my właściwie wygraliśmy w tym momencie. Przepraszam bardzo. Dziękuję, dobranoc. Pokonaliśmy Control Warriora. Jest! Haha. Zauważyłem, że w dużej części przypadków, może nie powiem, że w większości, ale gra przeciwko Control Warriorowi tym piratem naprawdę nie jest jakaś super ciężka, chyba że przeciwnikowi podchodzi naprawdę dużo broni. Ale tak ogólnie nie mam aż tak dużych problemów z wygrywaniem. Nie wiem, może jestem uprzedzony co do Control Warriora, ponieważ ja grałem Freeze Mage'em, no to właściwie gra była przegrana z miejsca. No ale cóż. Hunterów coraz mniej. Albo mi się zdaje. O Boże, są tak słabe karty. Kiedy nie mamy monetki, albo backstabu. Że się nie zmieniło, no. Kapitan Greenskin może być fajny, ale... To nie jest jakiś dobry start. Blade Fury się przyda, ponieważ wiecie... Master for Battle. Czemu mnie to nie dziwi? Czemu mnie to nie dziwi? No dobra. Coś takiego? The Dream byłoby, gdyby podleciał Deadly Poison. The Dream. Obecnie niezbyt. Shields up, Red Alert. Hop. Wystawmy jego, bo, ponieważ pod kerw gra. Znaczy okej, okay, wiadomo, no jeżeli będę mieć jakikolwiek dopak do ataku, no to będę mieć ten niższy koszt. Ale. Jeden z tych to jest Avenge.
Jej, więcej sekretów. To wcale nie jest irytujące. Zabijcie któregoś z tych. Raz, muszę to zrobić. Avenge. Jeżeli sekret się pojawia z Mad Scientista, to chyba to nie jest oznaczone jako plate, czyż nie? No. Zróbmy coś takiego. Jeżeli się wymienimy tak, będziemy mogli zrobić po prostu Blade Fury. Ten sekret to nie jest plus jeden na jego miniony, bo by już dostał, czyż nie? Jest strasznie irytujący, tak jak wiecie. Naprawdę daje dużo presji w early game'ie. Nie dziwię się, czemu grają tym deckiem. Wcześniej grali Shaka Dinema, ale teraz mają sekret Paladyna. To jest wkurzający. Bardzo wkurzający. Okej. Okay. Mogę w sumie najpierw zaatakować bronią, ale... Mam bardzo złe przeczucia. Here we go. Coś takiego? Jednym się przebije, drugim będzie mógł zadać mi 5 obrażeń. Aż. Nie wiem co zrobić. Najgorsze jest to, że ja nie wiem jakie on ma sekrety. Nie wiem jak pod to grać. Jest najgorsze. Błąd popełniłem, że ten... Gdybym miał manę więcej, to by było dobre. Mamy tempo. W ten sposób mamy tempo. Może coś to zmieni. W sumie rzucając jego mógłbym to rozegrać inaczej, ponieważ właśnie sobie uświadomiłem, że moje piraty by miały buffy. I ten tego. Okej. To jest interesujące. Mogę rzucić green skina. Z drugiej strony mogę rzucić ship cannon i green skina. Czy chcemy zaryzykować? Chciałbym zobaczyć ostrzał dział. Scurvy dog. Z drugiej strony... Dobra, chcę zobaczyć, co się działo. Zwiększyć szansę? Dobra, zróbmy coś takiego. Hop! Nie udało się.
No to shit. Zostało nam 4 życia, giniemy od Silver Championów. Miałem nadzieję, że chociaż raz walnie w tego Murloka i się po prostu wymienimy działem. Bo również nie chciałem tracić Staka, ponieważ Blade Fury i w ogóle rzeczy. True Silver? Jeżeli nie, to mam szansę ugrać to. Konsekracja. Podwójna konsekracja. Please no. A nie, w sumie teraz nie zabiję. Poproszę jakiegoś pirata, który trafi w tego dziada. Amnesty Raid. Na pewno zrobimy tak. Na pewno zrobimy tak. Mógłbym walnąć i użyć AOE. I tak zrobię. Dla zmaksymalizowania obrażeń. Bo on i tak ma tylko 2 karty, więc raczej się mocno nie wyspami. Chyba, że ma Surf for Battle. No to będę smutny. ABC Raid zostawiam, ponieważ może mi się przydać, żeby skombić coś innego, na przykład olejek, co nam da więcej value. A jak nam cokolwiek podejdzie, to użyjemy do skombienia z ABC Raid, tym będzie spoko. O mój Boże, dobra, jeżeli teraz nie wygrałem, to mam przejebane. Chyba, że sap. ABC Raid, ABC Raid. 7, 8. Brakuje nam 2 obrażeń. Znaczy właściwie nie no. A ja pierdolę. Fuck! Siedem, osiem. Mogę spróbować... Mogę się niby tak wymienić. No ale co mi to da? On mnie po prostu zabije tymi bombami. Strzelić tak. Nie ugram tego. Z ABC Raidów mogę zadać 8 obrażeń. Potrzebowałbym 7 obrażeń. To by było możliwe z olejkiem. Tylko problem jest taki, że nie mam miniona i nie będę mieć miniona, więc dupa. Przegrana. Sap. Gdyby to podeszło nam wcześniej, to byłbym po prostu w niebo wzięty. No cóż. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. To było na tyle. No niestety, Secret Paladin nas ograł. Niestety, już przez chwilę mieliśmy szansę na wygraną, no ale dupa. Życie. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Pa, pa! Do następnego odcinka.